Kot jest stworzeniem takim bardzo, bardzo wrażliwym. Także właściwie można powiedzieć, że on jest, myślę, że no, jak właściwie wszystkie zwierzęta towarzyszące to mają, ale kot, ja bym powiedziała wyjątkowo. No, ja może dlatego tak mówię, że sama miałam dużo do czynienia z kotami w swoim osobistym życiu i z kotami właśnie moich klientów, którzy też często opowiadali różne tam historie właśnie o tych relacjach z kotem i o tym, jak kot wyczuwał nastroje i jak na to reagował. Więc jestem przekonana, że koty bardzo wyczuwają napięcia. No oczywiście, jak są świadkami jakichś awantur i takich no już bardzo widocznych jakby napięć, to wtedy może to jakby to nie dziwi. Natomiast wyczuwają również takie napięcia, które nie są wyrażone. Mam wrażenie, że współodczuwają, współchorują nawet i współchorują, znaczy chorują nie tylko w sensie fizycznym, ale właśnie takim no, psychicznym czy jakimś takim duchowym ze swoimi opiekunami, zwłaszcza z tymi, z którymi są jakoś bardziej związani. Sama doświadczałam takich z racji moich już nieżyjących kotek, takich właśnie zachowań, które wskazywały na to, że one bardzo dużo rozumiały, co się dzieje i nie tylko w danym momencie, ale jakoś tak w ogóle, ogólnie, tak jakby rozumiały ludzką mowę, mam często takie wrażenie. Natomiast to się potwierdza również w opowieściach innych ludzi, którzy żyją z kotami, że kot bardzo, bardzo przejmuje to, co się dzieje w domu, co się dzieje między ludźmi, jakieś właśnie. Nie wiem, no miałam przykłady, nie wiem, rodzin, które się tam jakoś rozpadały i kot bardzo to też jakoś tam przeżywał. Jak to może się wyrażać? No, może się wyrażać tym, że tak, no albo kot sam zaczyna właśnie mieć jakieś problemy, bo koty są, tak jak powiedziałam, bardzo wrażliwymi stworzeniami, tylko że one mają taką cechę, że są takie bardzo introwertyczne, więc jeżeli się coś dzieje, to często w ich życiu bądź w życiu właśnie ich opiekunów, to bardzo to jakby się uwewnętrznia w nich. Czyli często to się kończy po prostu jakąś chorobą somatyczną kocią. Więc to może się tak zdarzyć. Ale często też koty wykazują jakieś zaniepokojenie. U kotów zaniepokojenie na przykład może się przejawiać w tym, że zaczynają no, załatwiać się w domu. Bo i to nie dlatego, że mają złą kuwetę, tylko dlatego, że po prostu w ten sposób wyrażają swój niepokój, że w jakiś sposób czują się zagrożone całą sytuacją, jakimś właśnie takim napięciem, które w domu panuje. Wtedy zaczynają zostawiać swoje ślady właśnie z moczu tam czy kału, bo jest to też jakiś sposób komunikacji. Koty w ten sposób często coś komunikują. Czasami komunikują jakieś zagrożenia terytorialne, ale czasami też komunikują swoją chorobę albo swoje zaniepokojenie po prostu, czy tęsknotę, czy właśnie jakiś inny swój stres, no, który przeżywają. Mogą zacząć sobie na przykład wylizywać jakieś części ciała. To jest też tak, niektóre koty sobie ze stresem odczuwanym też z zewnątrz przychodzącym radzą w ten sposób, że zaczynają się wylizywać brzuszek czy łapki i po prostu w ten sposób jakoś to pokazują. Albo po prostu, nie wiem, no, robią się smutne, przestają jeść, no takie rozmaite jakieś objawy, które no, może łatwiej zauważyć. Albo zmieniają właśnie swoje rytuały codziennego kontaktu z człowiekiem, które do tej pory stosowały, przestają to robić, przestają przychodzić na przykład na pieszczoty, albo właśnie wręcz przeciwnie, robią się bardzo pieszczotliwe, takie, które nigdy nie były, albo były mniej. Także no, w rozmaity sposób to się może przejawiać. Czasami to się nie przejawia od razu, czasami dopiero po jakimś czasie, no, ale trzeba być świadomym tego, że mając kota w domu, mamy bardzo czuły rejestrator tego wszystkiego, co się dzieje, i że koty idą jakby z nami przez nasze kłopoty, przez nasze problemy, przez myślę, nasze radości też potrafią to w jakiś sposób zamanifestować. No, ja.